Poloneza wczoraj dopadła bardzo dziwna usterka. Otóż już od jakiegoś czasu, jak jeździłem nim, to zauważyłem, że na desce pojawia się ikonka przekreślonej żaróweczki, która po wrzuceniu wstecznego zapala się jaśniej, po włączeniu świateł stopu również. Od czasu zakupu miałem cały czas problemy również z kontrolką od sprawności świateł stop. Wczoraj pojechałem do znajomych, auto stało sobie kilka godzin i wydarzyła się dziwna rzecz. Auto odpalało, ale nie miało mocy. Teraz jak widać ma, ale jak ostygnie i zrobi się na dworze zimno, znowu się ten sam problem pojawi. Widzicie? Znowu. W skrajnym momencie, kiedy już choroba zaatakowała tak, że nie dało się już jeździć, zaczęła pojawiać się również ikonka od światła przeciwmgłowego tylnego, której w tym momencie nie widać. Gdy pojawiła się ta kontrolka, auto odpalało i praktycznie od razu gasło, chociaż na gazie zachowywało się w miarę poprawnie, oprócz tego, że się robiła choinka. No i teraz zastanówmy się, co się stało. Odpowiedź jest bardzo prosta. Tylna masa nadwozia, wiązki nadwozia, musi mieć jakiś problem i przestaje działać pompa paliwa. I teraz dla potwierdzenia teorii mamy sobie tutaj włączony miernik. Miernik jest ustawiony na prąd stały. Wzięliśmy sobie masę z nosy. Widzimy, że działa to wszystko nieco dziwnie i łapiemy sobie masę. Widzimy, że spadek napięcia to 2,5 V. Odnalazłem też masę nadwozia, którą szczęśliwie w ambulansie ktoś przeniósł w mądrzejsze miejsce i jest ukryta za klapką. I opieramy sobie o nakrętkę i również widzimy 2,5 V. Opieramy o śrubę. Nie wiem, czy to będzie widać, o śrubę mam opartą. Również mamy 2,5 V, czyli prosty wniosek jest z tego taki, że musimy wykręcić tą śrubę łączącą, wyczyścić te połączenie i skręcić wszystko jeszcze raz i to powinno naprawić tą usterkę. A wskazywałoby to tak na szybko, że uszkodziła się pompa paliwa i to jest problem, a okazuje się, że nie. Patrzcie, jak wygląda dalsza diagnoza problemu. Cała śruba nie trzyma się nadwozia, tylko jest luźna. Zaraz to poprawimy. Przyszykowałem właśnie zestaw naprawczy. Nowa śruba, dla odmiany dwie podkładki sprężyste, które dobrze wbiją się w lakier. A tu widzimy zgliszcza starej śruby, mocno przeżarta przez korozję. Dwie płaskie podkładki, które są bez sensu, więc musimy to poprawić. Aby mieć pewność, że trafiliśmy na właściwą masę, odłączamy ją całkowicie i patrzymy, co się wydarzyło. Widzimy już, że palą się kierunkowskazy i dokładnie tak samo wczoraj wyglądała awaria. Zniknęły światła postojowe i z obu stron paliły się kierunkowskazy. Same kierunkowskazy przestały działać. Widzimy, że z przodu również zrobiła się Ameryka i lekko żarzą się kierunkowskazy. No i właśnie tak wyglądała wczorajsza awaria podczas jazdy. Tu już mamy przygotowaną nową szpilkę masy. Jest zrobiona na dwóch podkładkach sprężystych po to, żeby nawet jeżeli blachy usiądą, zawsze była jakaś energia zawarta w podkładkach, która poprawi kontakt. Mamy to złożone na miedź. Zaraz posmarujemy to jeszcze lepiej i założymy oczka, które zostały wstępnie oczyszczone. Nasz punkt masowy został już naprawiony. Wszystko jest ładnie poskładane i zabezpieczone. Mamy woltomierz, który się postaramy gdzieś dokładnie oprzeć, żeby nie spadł. Może tu. Żarówki wróciły do normy. Dotykamy do masy. I widzimy, że teraz mamy jedynie 131 mV straty na masie. I to jest wynik fenomenalny. I tak
będzie na pewno już wszystko działać poprawnie. I weryfikujemy naprawę. Punkt masowy naprawiony. Wszystko poskładane. Przy okazji naprawiłem gniazdo zapalniczki w bagażniku. Przekręcamy stacyjkę. Czerwona kontroleczka zgasła. Auto odpalone. I patrzcie, patrzcie na te czary teraz. Cyk, wcisnąłem hamulec, spuściłem. Nie ma kontrolki awarii układu świateł hamulca po roku. Niewiarygodne, że akurat przez przypadek usterka się znalazła taka prozaiczna, a nigdy nie miałem czasu, żeby się nią zająć. I podejrzewałem głównie, że jest to wina mikroprocesora.